kolejne wroty, kolejne podkłady, kolejne rapy nagrywane i w obieg wypierdalane. Cieszę się, że zacząłem rapy nagrywać i z moimi ziomkami kolejne browary wypijać. Tak się zaczęło, taki jeden ziomek podrzucił mi pomysł i pierwsze traki w obieg wyjebałem. Zawsze wariatami to pierwszy track jaki nagrałem, a potem już popularność uzyskałem. Tak się dalej potoczyło, że powstały nagrania kolejne, kolejne traki z życia wzięte o policji i frajerach. Też były zwroty i były także zwroty o zapierdalaniu floty. Tak się zaczęło i tak się skończy, amen. Na policję zawsze wyjebane, lecę z fartem na zawsze, właśnie tak, elo. Tak się zaczęło, spotkaliśmy się z chłopakami, z tymi co już zaczynali, z tymi co nagrywali. To był listopad 2012, z pierwszym osotrak. Potem już samo się potoczyło, wtedy naszego studia, było to u mnie w domu. Nagrywaliśmy rap, nie mówiąc nic nikomu. Potem wpadł jeden z drugich ziomów, zrobiliśmy to na spontanie. Znaliśmy się, było to pierwsze nagranie. Zaczęło się na wiecie, a skończyło na YouTubie. Woliliśmy nawijać, a nie siedzieć w jakimś klubie. Elo. Tak się zaczęła nasza histeria, pierwsze pisane teksty i zajebaliśmy z bonga. Pierwsze traki gościnnie nagrane, już niedługo solówki zostaną wydane. Tak się zaczęło, będę nagrywał rap i nie mam litości dla żadnych szmat, elo! Tak się wtedy zaczęło, pierwsza piosenka napisana, najpierw gościnnie tak, potem solówka nagrana, to nasza historia. My teraz nagrywamy. Po prostu chłopaków trojga. Simon PSL, ziołek MMD, trochę MMD. Elo.